Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym Wieczorze ze Słowem. Temat dzisiejszego nauczania czy głoszenia to jest moc przeznaczenia. I zaczniemy od listu do Efezjan 1:14. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Czyli wróćmy od razu do pierwszego wersetu i potem będziemy czytać dalej. Paweł z woli Bożej. On nazywa siebie apostołem z woli Bożej, apostołem Jezusa Chrystusa i pisze do świętych w Efezie i do nich mówi, że zostali wybrani przed założeniem świata, aby byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Myślę, że rzadko się o tym mówi, że my przede wszystkim jesteśmy powołani do tego, żeby być święci i nienaganni. O Kościele się mówi, że to jest eklezja, to są wywołani ze świata i jest to jedna z pierwszych rzeczy, do których my jesteśmy powołani, by być czyści, święci i nienaganni. Ale po co? Żeby potem z powrotem wrócić do tego świata jako synowie Boży, czyści i nienaganni, odmienni od tego, co duch tego świata proponuje i wtedy mieć realny wpływ na ludzi w świecie. Wtedy realnie okazujemy się być synami Bożymi, których stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia, tak? Dalej, 1:5. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, tak? Czyli do świętości, do czystości, do synostwa, czyli czyści, święci, nienaganni synowie Boży i taka jest Jego wola. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Czyli łaska Boża nie tylko obmywa nas z wszelkiego grzechu, nie tylko oczyszcza nas, nie tylko zbawia nas, ale ona nas też uzdalnia i udziela nam wszelkiej mądrości, która jest nam potrzebna na drodze tego powołania i roztropności. Czym jest roztropność? To jest mądre wybieranie, tak? Oznajmiwszy nam 1:9, według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli w swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją w Chrystusie i połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w nim. W pełni czasów, czyli moim zdaniem to, co teraz się dzieje, to następuje właśnie pełnia czasów. To, co widzimy, się dzieje wokół nas dookoła, coś jakby nabrzmiewa, zmienia się kształt tego świata i widzimy, że po prostu to powołanie i przeznaczenie nasze jest między innymi po to, by w tej pełni czasów po prostu się objawiło. W którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie, czyli to całe nasze przeznaczenie, nasze powołanie przyczynia się do tego, że Bóg jest poznany, Jezus jest poznany, jest uwielbiony, chwała Boża jest objawiona w nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. I tu jest coś, co jest najwspanialsze, że nasze powołanie, nasze dziedzictwo jest zapieczętowane i przez samego Ducha Świętego. Jest powiedziane, że On jest rękojmią, czyli jakby poręczeniem naszego powołania, naszego przeznaczenia, naszego dziedzictwa. Pierwszy punkt, jaki ja zapisałam, to jest wybranie Boże. To, co wcześniej powiedziałam, że z woli Bożej oznacza nie mniej, nie więcej. Paweł apostoł mówi, że z woli Bożej został powołany, że to sam Bóg zdecydował, że Paweł, niegdyś Sylas, zostanie apostołem. Nie sam siebie mianował, ale to Bóg go wybrał i powierzył konkretną funkcję do sprawowania w Kościele Jezusa Chrystusa. Czyli jest nad nim też powołanie, w które wpisana jest konkretna funkcja, zadanie
i pozycja również w Królestwie Bożym, tak? Apostoł jest po prostu najwyżej w hierarchii darach służb, więc on jakby to przyjmuje i rozumie, że jest najwyżej w hierarchii darach służb. Dlatego nie może być apostoł oderwany od ciała Chrystusowego i funkcjonować jako wolny elektron. Czasem widzimy ludzi, którzy sobie wystawiają taką wizytówkę apostoł, ale kompletnie są oderwani od ciała Chrystusowego, nie przykładają w ogóle ręki do budowania ciała Chrystusowego. Tak? W 1 Koryntian 3:10 Paweł apostoł o sobie mówi tak: według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje, każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. I tak Paweł nazywa siebie mądrym budowniczym, który założył fundament i na nim inni budują. On rozumie, że Kościół jest budowany na fundamencie apostolsko-proroczym i on dokładnie wpisuje się w tą rolę, która mu została powierzona. Tak? Jego służba dokładnie przejawia cechy tego apostolstwa. Tak? Czyli on buduje Boże struktury, pilnuje Bożego porządku, zakłada fundament apostolskiego proroczego objawienia, również Ewangelii, czyli dokładnie ma zrozumienie tego, co jest w słowie napisane, wyznacza ludzi do służby. Do Tymoteusza czy Tytusa na przykład pisał, jakie są kwalifikacje biskupów czy diakonów. Do Koryntu pisał, jak ma wyglądać porządek podczas nabożeństw, w jaki sposób mają używać i manifestować dary duchowe, aby porządek Boży i pokój był zachowany. Jego nauczanie było kompleksowe, jego objawienie nie było wyrywkowe. On naprawdę poruszał różne tematy i to nie był tylko Kościół, ale to była rodzina, to była służba, to było Królestwo Boże, to było życie w świecie, to było życie zawodowe. Zakładał zbory, fizycznie, dokładnie, konkretnie zakładał zbory. To było świadectwo jego apostolstwa, czyli widzimy na życiu Pawła, że naprawdę był z woli Bożej apostołem, ponieważ widać owoce tego apostolstwa. Czyli nie był samozwańcem, on sam siebie na tego apostoła nie powołał i nie nazywał siebie apostołem, nie mając żadnych tego owoców. I na przykład Jana Chrzciciela, Mateusza 3:3. Jan Chrzciciel mówi o sobie tak: albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa: głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Nazwał sam siebie głosem, czyli tym, który ma prawo mówienia i będzie mówił. I faktycznie cała Jerozolima, Judea i okolica nadjordańska przychodziła do niego, by jego słuchać. Tak? Miał konkretne poselstwo, to było poselstwo odwrócenia się od grzechów i na znak tego chrzcił ludzi w wodzie. Miał konkretne zadanie, czyli prostować drogę i przygotowywać drogę dla Jezusa, do jego przyjścia. Powiedział głos wołającego, czyli on nie szeptał, on nie mówił po cichu, on był bardzo zdeterminowany, był bardzo stabilny i mocny, czyli był gwałtownikiem i tak też Pan Jezus go nazywa i mówi w Mateusza 11:12, od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Boże doznaje gwałtu i gwałtownicy na nie się porywają. Czyli widzimy, że on jakby rozpoczął tą służbę gwałtowności, świadomości i stanowczości wypowiadanego poselstwa. Na pustyni. Co to znaczy? Że Jan całkowicie oddzielił się od tego świata, by wypełnić Boże zadanie. Dlatego Pan Jezus mówi o nim, że Jan jest największym z tych, który narodził się z niewiasty przed nim, przed Chrystusem. Mówi, że był nawet więcej niż prorokiem. Miał szczególną pozycję w królestwie. Faktycznie on był trzebieńcem, on zrezygnował całkowicie ze swojego życia. Tak? Rozpoznał, kim jest, jakie ma zadanie do wykonania i zapłacił cenę całkowicie ze swojego życia. Kolejny punkt to jest spotkanie z Bogiem. Każdy z nas, żeby odkryć swoje powołanie i przeznaczenie, musi mieć takie, moim zdaniem, mocne spotkanie z Bogiem, które go naznaczy na całe życie. Kiedy to się dzieje, to determinuje całe nasze życie i kierunek, w którym my podążamy i wszystko, całe nasze życie organizujemy wokół tego powołania i przeznaczenia. I na przykład Paweł apostoł miał spektakularne spotkanie z Jezusem, tak? Został zrzucony z konia i oślep na 3 dni i w tym czasie nic nie jadł.
I wiemy, że on w trakcie, kiedy Jezus mu się objawił, jest napisane w Dziejach Apostolskich, że on płonął wręcz nienawiścią do chrześcijan. On już był gotowy, żeby znowu prześladować chrześcijan i w tym czasie Bóg go nawiedził. To było bardzo spektakularne spotkanie, ale to był człowiek, który już przed założeniem świata, wcześniej czytaliśmy, tak? Bóg go powołał, Bóg go przeznaczył na apostoła, ale jego dary, jego powołanie było używane przez przeciwnika Bożego, więc żeby on z tej drogi zatracenia całkowicie go odwrócić, Bóg musiał w bardzo mocny sposób zaingerować w jego życie. Tak? I wiemy, że z prześladowcy Kościoła stał się jego budowniczym. Z nienawistnika stał się człowiekiem pokornym, którego żarliwość o dom, czyli Kościół, wręcz pochłaniała. Kościół stał się jego pasją. Można powiedzieć, że chrześcijaństwo stało się jego pasją. Tak naprawdę od początku, przed założeniem świata, został ustanowiony przez Boga. Teraz wracając do Jana Chrzciciela, on odkrył swoje powołanie trochę w inny sposób, bo w Słowie, tak, cytował Izajasza, czyli utożsamił się z tym Słowem i wiedział, że to od niego chodzi. Wiemy, że na pewno miał społeczność z Jezusem, bo był jego kuzynem, tak, był synem Elżbiety i na pewno Elżbieta rozmawiała z Marią. My nie wiemy tego, nie mamy zapisu tego w Ewangelii, ale oni tam sobie musieli rozmawiać. To, że przyjście Pana Jezusa też było niezwykły i w ponadnaturalny sposób nastąpiło, tak? Więc przez społeczność z Jezusem, przez jakby świadomość tego, co się wydarzyło w ich życiu, on też jakby utożsamił się z tym, kim ma być i przez słowo, które było napisane w Izajaszu, zorientował się, że to on ma być tym, który ma przygotować, utorować drogę Jezusowi. I to mu pomogło odkryć jego tożsamość, tym, kim jest. Także czasem Bóg przyprowadza ludzi na przykład do kościoła i oni przyglądając się tej pracy Bożej i wizji odkrywają, tak jak ten Jan Chrzciciel, że to jest właśnie to, do czego oni są powołani, że oni się utożsamiają z tą wizją i oni przykładają ręce do pracy, by utorować drogę dla tej wizji, by ona mogła być wykonana dla kraju, dla kościoła i dla kraju, tak? I czasem ludzie nawet potrafią się przeprowadzać z innych miast, by być w danym kościele, tak? Czyli dostosowują całkowicie swoje życie, potrafią zmienić zupełnie swoje osobiste plany i pragnienia, czyli podejmują cenę, wysiłek i wyrzeczenie, tak? Kościół czasów ostatecznych, ja tak wierzę, będzie pełen ludzi, którzy świadomie się oddzielili, aby budować Kościół czasów ostatecznych, który ma tego świadomość, że przez swoje życie przygotowuje świat na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. I też to, co tutaj jakby przy tym punkcie chcę zaznaczyć, że ty też czytając Słowo i mając społeczność w komorze z Jezusem Chrystusem, rozmawiając z Nim, rozmawiając z Ojcem, możesz odkryć swoje szczególne powołanie i się z Nim zgodzić. Możesz czytać Jeremiasza i usłyszeć, że na proroka narodów powołałem cię. Niekoniecznie możesz być w urzędzie proroka, ale możesz na przykład wyzwalać wstawienniczą modlitwę proroczą, która będzie torować drogę Duchowi Świętemu do wykonywania pracy na ziemi. Teraz i przykład króla Dawida. On został namaszczony, czyli była ingerencja z zewnątrz, tak? Przyszedł prorok Samuel, aby aktywować go do pozycji króla, namościć go na króla, tak? Wiemy, że wszystkich synów po kolei, od najstarszego do najmłodszego, chciał namaszczać, ale nawet tam Dawida nie było. On został przyprowadzony na to miejsce. Samuel wylał na niego olej i ja nie widzę, żeby Dawid z tym walczył. On po prostu to przyjął. A skąd to się wzięło? Wiemy, że to namaszczenie, może powiem też o tym, natychmiast zaczęło się w jego życiu manifestować. Po prostu pokonał Goliata. Cała armia izraelska już wprawiona w boju, nie mogła tego zrobić, stała wyryta, stała sparaliżowana i nie potrafiła nic z tym zrobić, a Dawid już był przez Boga wcześniej przygotowany. On był już
wcześniej przez Boga wytrenowany. On pasał owce, on umiał o nie zadbać, on umiał pokonać, zabić lwiątko i niedźwiadka, czyli on przeszedł swoje tersty, on też był chwalcą. Jest napisane, że on rozważał zakon Pana dniem i nocą. On uwielbiał Boga całym swoim sercem, miał z Bogiem głęboką społeczność. I nikt o tym nie wiedział, nikt o tym nie wiedział poza samym Bogiem. Bóg wiedział, że to jest człowiek, który ma kwalifikacje do tego, by stać się królem. Dlatego Dawid w takiej odwadze po prostu mógł stanąć przed Goliatem i zrobić to, co zrobił. Tak, bo on już był wcześniej przygotowany. Ja bym powiedziała, że to był człowiek, który już był ogarnięty duchowo, on już funkcjonował w duchu, on już wiedział, on znał swoją pozycję w duchu, on wiedział, jak się modlić, on wiedział, jak uwielbiać Boga, on znał słowo Pana, ale też był ogarnięty życiowo, mając, powiedzmy to, sukces w pracy, tak, gdy już takiego wysokich kwalifikacji zostanie kimś znaczącym w Bogu, właśnie wcześniej taki człowiek już przechodzi testy, chociaż nie jest, że tak powiem, na scenie i nie jest widoczny, ale on już jest przez Boga przygotowywany. Tak na przykład Elizeusz był też taką osobą ogarniętą życiowo. Pamiętamy, że jak Eliasz przyszedł do niego, to był człowiek, można powiedzieć, biznesmen tamtych czasów, tak? Czyli to był człowiek, który już też swoim życiem po prostu udowodnił, że jest trzeźwy, że potrafi zarządzać swoim życiem, że potrafi mieć sukces w tym, co robi, ale to też był człowiek trzeźwy w duchu, tak? Kiedy przyszedł Eliasz, wylał na niego swój olej, to on chciał się jeszcze z rodziną pożegnać. Eliasz mu na to pozwolił, ale on zaraz do niego wrócił i, że tak powiem, zrezygnował ze swojego dotychczasowego stylu życia i poświęcił się całkowicie zupełnie czemuś innemu. I wiemy, że Bóg udzielił mu, jak już Eliasz odchodził, podwójną porcję namaszczenia, tak? Czyli chodził w podwójnej mocy niż w tej, którą prezentował Eliasz w swoim życiu. Niektórzy z nas wchodzą w powołanie właśnie przez namaszczenie, przez naznaczenie i wybranie przez ręce człowieka w urzędzie, na przykład apostolsko-proroczym, tak jak Paweł apostoł mówił do Tymoteusza, by rozżarzył na nowo swój dar, którego on mu udzielił przez nałożenie rąk. Czyli widzisz, wcześniej widzieliśmy, że przez osobistą społeczność z Jezusem Chrystusem, czytanie słowa, przez jakieś bardzo mocne doznanie i doświadczenie, które miał Paweł apostoł, a tutaj jest przez nałożenie rąk przez człowieka, który rozpoznaje, Bóg mu pokazuje, rozpoznaje twój dar i twoje namaszczenie i on to wyzwala nad tobą. I Bóg, na przykład tak jak Dawida, i tak samo Elizeusza przygotowywał w odosobnieniu i nagle taki człowiek wchodzi na scenę i my się zastanawiamy czasem, długo wierzący chrześcijanie, jak to jest, że ktoś tutaj po prostu go nie było widać, a nagle jest widoczny. Ale ty nie wiesz, co Bóg z nim robił w ukryciu. I to było jego sposób doprowadzenia tego człowieka, wejście w miejsce przeznaczenia i powołania. I dopiero Dawid, kiedy pokonał Goliata, on jakby doznał osobiście, doświadczył tego namaszczenia, że ono faktycznie się nad nim manifestuje. I taki człowiek, jak zaczyna być namaszczany i zaczyna być przez Boga używany w tym namaszczeniu, które jest nad jego życiem, przez doznanie i doświadczenie zaczyna być w tej pozycji ugruntowywany. I wiemy, że takich doznań i doświadczeń Dawid miał mnóstwo w swoim życiu, co pozwoliło mu przetrwać trudne chwile. Dawid doskonale czuł się w nowej roli. Nie był niczym onieśmielony. Śmiało sobie poczynał z Goliatem. Boże ukształtowanie. Księga Izajasza 44:2. Tak mówi Pan, który cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga. Nie bój się, mój sługo Jakubie i Jeszurunie, którego wybrałem. Bóg nam dał nie tylko fizyczne, słuchajcie, DNA, które określa kolor oczu, włosów, skóry. Skoro jesteśmy w stanie uwierzyć, że po prostu Bóg nam fizycznie przez DNA coś daje, to tym bardziej w duchu są już pewne cechy w naszym DNA. W nim są zapisane na przykład nasze powołanie, jest zapisane nasze zadanie, funkcja, pozycja. Często dostajemy, ja to nazywam od Boga, jakby duchową osobowość. To są talenty i zdolności, predyspozycje.
na przykład zdolność zarządzania ludźmi, ale w kontrze do tego jest zdolność na przykład i umiejętność bycia tym, który wspiera tego, który zarządza, który umie wspierać lidera i świetnie się czuje w tej roli. I on już jest tak przez Boga w duchu ukształtowany. Na przykład ludzie o zabarwieniu ewangelizacyjnym będą mieli ogromną łatwość nawiązywania relacji, tak jak ja przez wiele lat obserwuję, z ludźmi z różnych środowisk, z kompletnie odmiennych i różnych środowisk, o różnym wykształceniu, statusie społecznym. Będą mieli też często głęboką empatię i współczucie dla ludzi niewierzących i mocne ciśnienie, by wykorzystać każdą możliwą okazję, by głosić im Ewangelię. Dlatego jest tak ważne, by dobrze siebie poznać i wykonać w tej kwestii pracę z Duchem Świętym. Też będą mocno posługiwać w znakach i cudach, tak jak Filip Ewangelista, tak? Czyli będą się pewne znaki manifestować, pewna osobowość duchowa będzie się przez twoje życie manifestowała i ona będzie też ci podpowiadać, do czego ty jesteś przeznaczony, tak? Możesz mieć taki bardziej kolor nauczycielski. Ty widzisz, że po prostu jak rozmawiasz z ludźmi, to ty zawsze głosisz i zawsze nauczasz. I wiesz, nie irytuj się sam sobą, tylko po prostu to też pokazuje, że jesteś w jakiś sposób przez Boga ukształtowany i przekuj to na Boże powołanie. Zacznij czytać Słowo Boże, wczytywać się, studiować i po prostu będziesz na przykład nauczycielem Słowa Bożego. Boża łaska. Kolejny punkt. Paweł Apostoł często mówił, mocą danej mi łaski, według udzielonej mi łaski, łaska, która została mi udzielona. Kiedy wchodzimy w miejsce powołania, zgodnie z Bożym wybraniem, zostaje nam udzielona wszelka zdolność, mądrość i moc do tego, by robić to skutecznie. I to, co ja tutaj sobie zapisałam, Bóg jest zainteresowany owocem z naszego życia. Szkoda czasu, energii, pieniędzy, życia na robienie rzeczy, które nie leżą w zakresie naszego powołania. Nie możemy się upierać na coś, co nie jest naszym powołaniu. Naprawdę ja wierzę w to, że każde powołanie jest unikatowe i wyjątkowe. I czy ono jest bardziej na świeczniku, czy ono jest bardziej ukryte. Jeśli masz bardziej ukryte, to tym bardziej jest powiedziane, że jak coś robi twoja prawica, niech nie wie o tym twoja lewica. Jeśli pewne rzeczy wcale nie są jawne przed ludźmi i nie dostałeś poklasku i chwały i po prostu to nie zostało zauważone, to wiedz, że jest ktoś, kto widzi w ukryciu i to jest Bóg, który odda tobie i masz skarbiec w niebie, gdzie zbierasz te skarby i gdzie jest nagroda dla ciebie przygotowywana i ona będzie duża. Będziemy czasem zaskoczeni, jak po prostu ci, którzy byli mocno w ukryciu, a wykonywali bardzo wiernie, zgodnie ze swoim powołaniem, prace Boże będą przez Boga wyniesieni w wieczności. Czyli po prostu musimy rozpoznać zakres naszego powołania, kim my jesteśmy. I w to angażować całe swoje życie i siłę. I pieniądze, i czas, i finanse, wszystko. Nieodwołalność darów i powołań. List świętego Pawła do Rzymian 11:29. Nieodwołalne są bowiem dary i powołania Boże. Kiedy Paweł Apostoł pisał to, te słowa mówił w kontekście Izraela, tam właśnie w tym całym 11 rozdziale, który teraz jest odłączony, w tamtym czasie był odłączony od łaski przez swoje nieposłuszeństwo i tego, że nie przyjęli Jezusa i niewiarę, ale w Bożym planie jest, Bożą wolą jest, by ich z powrotem przyłączyć, czy połączyć z Chrystusem. Do tego podobnie i tak, to podobnie tak jak poganie, którzy teraz wchodzą w przymierze z Bogiem, czy zaczęli w tamtym czasie wchodzić. Tak naprawdę to oni byli tym pierwszym narodem wybranym, tak? Czyli to pokazuje, że jest powołanie i wybranie nad konkretnym człowiekiem, ale są też powołania i wybrania nad narodami. I wierzę, że Kościół będzie przyprowadzał narody w posłuszeństwo Chrystusowi, objawiając im ich prawdziwą tożsamość, modląc się, chroniąc przeznaczenie dla tego narodu, tak? Pan Jezus powiedział, że nic nie uczyni, jeśli najpierw tego nie objawi swoim sługom, prorokom. Ja wierzę, że Kościół Boży będzie miał w danym kraju objawione dokładnie tożsamość, zakresy działania, granice danego kraju i będzie się o to modlił ten kraj, wspierał i wspierał rządzących. Będzie torował drogę Duchowi Świętemu, by kraje, by całe narody wchodziły w swoje powołanie i przeznaczenie.
bez względu na przeszłe wydarzenia, nie tak jak Izrael odrzucił, ale Bóg mówi, nie szkodzi, oni wejdą. Oni wejdą, na razie nie wchodzą, ale oni wejdą. Tak samo jakiś naród, który miał przeznaczenie nad sobą, a szatan przyszedłby kraj zażynać i wytracać. Bo diabeł, słuchajcie, czasami mam wrażenie, że szatan doskonale wie, jakie jest powołanie nad narodami czy nad pojedynczymi osobami, ale my nie zadajemy sobie tego trudu i wtedy jesteśmy tego po prostu pozbawiani i narody też są okradane. Jeśli Kościół też nie żyje w takiej świadomości, nie ma objawione tego, na przykład do czego powołana jest Polska, jaką ona ma mieć pozycję na arenie międzynarodowej, jaką ma rolę do odegrania. Ale Kościołowi to zostaje objawione i on to zaczyna się o to modlić, wyzwalać w to w duchu i pilnować tego, stoi na straży tego, by ten naród w to powołanie wszedł. Dlatego zostaje mu udzielona konkretna władza w duchu nad narodami. Rękojmia dziedzictwa. Czym różni się najmniejszy w Królestwie Niebios od Jana Chrzciciela, który jest większy od Jana Chrzciciela? Przede wszystkim jesteśmy w linii Chrystusowej, który jest naszym pierworodnym bratem. Tak? Zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym, który jest gwarantem naszego dziedzictwa. Mamy pozycję w duchu, której Jan nie miał. Zasiadamy wraz z Chrystusem po prawicy Bożej w okręgach niebieskich nad wszelką władzą, zwierzchnością i panowaniem. Jesteśmy synami. Z jednej strony się oddzielamy od świata, aby być czyści, nieskalani i tacy wracamy do świata, aby mu się objawić. Czyści i nienaganni, aby przyjść ze Słowem Bożym, by przyjść z rozwiązaniem i z odpowiedzią. Żniwo jest gotowe już od czasów Pana Jezusa i robotnicy są po prostu bardzo potrzebni, ale to są świadomi ludzie, nie działający na spontanie, ale dokładnie świadomi tego, kim są, do czego są powołani, przeznaczeni i w tych darach świadomie usługujący. I na ziemi jesteśmy przede wszystkim synami i uczniami, którzy w miejsce Chrystusa poselstwo sprawują. Kolejne, właściwa perspektywa. List świętego Pawła do Filipian 3,20. Nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Na ziemi jesteśmy tylko pielgrzymami. Nawet o małżeństwie jest powiedziane, że w niebie będziemy jak aniołowie. Tak? Także nie pytaj kobiety, która miała 5 mężów, czyją żoną będzie w niebie. Już niczyją. Ona po prostu będzie funkcjonować jak anioł w niebie. Czyli małżeństwo też ma przeznaczenie i rolę do odegrania. Przede wszystkim tutaj na ziemi, dlatego dobrze, by ludzie się łączyli ze względu właśnie na pracę Bożą, którą razem mają wykonać. Oczywiście, że miłość jest potrzebna, oczywiście, że się musimy nawzajem ze sobą podobać, ale już Bóg się o to zatroszczy i zadba, by nasze serca biły do siebie, byśmy się kochali, byśmy się wspierali, byśmy się sobie podobali. Ale najważniejsze jest to, co razem mamy zrobić dla Boga. Jedno ciało. List świętego Pawła do Rzymian 12,3. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich, a mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli ktoś napomina, to w napominaniu. Jeśli ktoś obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Bóg od początku przeznaczył, by różnorodne dary koegzystowały ze sobą w jednym ciele. Duch tego świata mówi, byś był osobną, szczególną, ekstra jednostką. Żeby być wyjątkowym, kimś szczególnym, musisz mieć swoje małe królestwo, na przykład taką niezależną służbę pojedynczą. Ale tak naprawdę w duchu ona nie ma żadnego wpływu. Ona ginie w gąszczu tego, co świat proponuje. Dopiero różnorodna mądrość Boża, tak jak Paweł pisał, która jest objawiona przez Kościół, to są właśnie te różne dary, które należymy jedni do drugich. Tak naprawdę, kiedy jestem w Kościele, mogę odkryć swoją wyjątkowość, bo nie ma drugiej takiej Moniki. Tak? Ale z drugiej strony, jak patrzę
na ciebie, na Sławka, który dzisiaj robi nagranie, to powiem, nie ma drugiego takiego Sławka, tak? I dopiero to odkryję, kiedy jestem tu. Czyli mogę odkryć, że ja jestem wyjątkowa i że inni są wyjątkowi. A jak razem my się zejdziemy, to po prostu stanowimy mieszankę wybuchową i mamy dopiero realny wpływ. Bo przez tą różnorodną mądrość Bożą, czyli różnorodność darów, która jest w ciele Chrystusa, dopiero wtedy nadziemskie władze i zwierzchności tego słuchają. Nie pojedyncza służba na przykład kierunkowana ewangelizacyjnie. Ona jakąś tam małą swoją pracę wykona, ale realny wpływ ma dopiero po prostu zgromadzenie tej różnorodności w jednym miejscu. Podczas na przykład zesłania Ducha Świętego jest napisane, że byli wszyscy razem. Na to mógł stąpić w jednym miejscu wszyscy razem. I wtedy dopiero stąpił Duch Święty, tak? Powstał szum wielu wód, tak brzmiała ta modlitwa w innych językach. Zaczęli mówić innymi, konkretnymi językami różnych narodów, plemion i tak dalej. Na to miejsce się pojawili tak zwani nabożni Żydzi z całego świata, byli zadziwieni tym, co się dzieje. Widząc, to jest napisane w Dziejach Apostolskich, zdumiewali się, tak? I co to jest? To jest właśnie siła tego, że oni się zgromadzili w jednym miejscu razem w tej swojej różnorodności i do tego przyznał się Duch Święty i dał pieczęć swojej akceptacji. Dodatkowo dał im zdolność mówienia do różnych narodów. Ta różnorodność, która razem się spotyka w jednym miejscu, daje odpowiedź różnym ludziom, różnym narodom, różnym sytuacjom. Tak? I kiedy to się wydarzyło, powstał Piotr, przemówił do tych ludzi i w jednym dniu zostało pozyskane 3000 ludzi. Ostatecznie ta różnorodność zgromadzonych darów w jednym miejscu prowadzi do tego, że ludzie też bardzo różnorodni, można powiedzieć różnymi językami mówiący, są pozyskiwani do królestwa. Po co? By stać się jednym narodem, by stać się jednym kościołem, by stać się jednością. Potem, kiedy apostołowie budowali kościół, niezwykły wymiar jedności przejawiał się między nimi. Tam było jedno serce, jedno zdanie, jedna myśl, tam nawet były jedne finanse, bo wszyscy sprzedawali to, co mieli, by uzupełniać braki u tych, którzy nie mają. Po prostu taki wymiar jedności wstąpił z różnorodności, która umarła dla swojej małej wizyjki, małego królestwa, po to, by się złączyć z innym, by być częścią ciała. Niech Duch Święty każdego, kto słuchał to słowo, dotyka na takim poziomie, na którym to potrzebuje, tego potrzebujesz. Ja wierzę, że Kościół czasów ostatecznych to będzie niezwykła różnorodność. To będzie manifestacja Ducha na różnych poziomach i to, co kiedyś mi Duch Święty pokazał, każdy ma swój tor. Tak jak biegacze na bieżni, każdy ma swój tor i każdy tor jest unikatowy i nie oglądaj się, kto biegnie obok ciebie, tylko po prostu ty biegnij swoim torem, biegnij swoim tempem. Ważne, żeby na swoim torze, ważne, żeby we właściwym tempie i ważne, żeby we właściwym kierunku i ważne, żeby we właściwej drużynie. I tego nam wszystkim życzę. Błogosławię wszystkich i do zobaczenia ponownie.